Dzień dobry, moi drodzy. Czasami spotykam się z opinią. Ze złem nie wygrasz, nie ma szans. Albo jak w jednym z komentarzy, nawet jakby wszyscy w Polsce wiedzieli dokładnie, co się dzieje, to i tak nic to nie zmieni, bo nic nie mają do gadania. To są opinie skrajnych pesymistów. A czym się różni pesymista od skrajnego pesymisty? Pesymista mówi, wywiozą nas wszystkich na Syberię. Na co skrajny pesymista? Nie, będziemy musieli iść tam na piechotę. Albo jeszcze czytam. Sytuacja jest jaka jest i tylko jakaś nieprzewidywalna akcja może to zmienić. Inaczej scenariusz będzie dalej odgrywany. Wiecie, to jak leżenie z otwartą buzią w ogrodzie pod czereśnią i czekanie, aż jakiś owoc dojrzeje i wpadnie nam prosto do buzi. Nie doczekamy się, a i szpaki też lubią czereśnie. Mądry uczy się na błędach innych, więc spójrzmy na Ukrainę. Bierna postawa Ukraińców doprowadziła do wojny, którą dziś obserwujemy. Pomimo wojny domowej toczącej się na wschodzie ich kraju od 8 lat, pomimo rosnącego ruchu neonazistowskiego, pomimo nieustannie rosnących cen na usługi komunalne, podwyżki energii, gazu, ropy i ogólnie żywności, nikt nie protestował. Nikt przez 8 lat nie wyszedł na ulicę. Naród żył swoim życiem, niektórzy ciężko pracując, niektórzy bawiąc się. Nikt nie patrzył na ręce swoich polityków, a tymczasem jego kraj i jego ojczyzna coraz głębiej pogrążała się w chaos, wojnę domową i zubożenie, rozszarpywane przez sępów zbiorowego zachodu. Ich czujność usypiana była obiecankami rychłego wejścia do Unii Europejskiej i NATO, kiedy to mgnieniu oka zmieni się ich los, ponieważ wujek Joe i stryjek Borys zabezpieczą im dostatnie, bezpieczne życie. Mysz też myślała, że znalazła ser, jednak ser okazał się być w pułapce. Obserwuję dziś w internecie, jak tu i tam powstają różnego rodzaju ruchy, fronty, partie, stowarzyszenia. To znaczy, że Polacy biorą sprawy w swoje ręce i nie liczą na kogoś. Cieszy to, bo najwyraźniej Polacy dostrzegają, że coś jest nie tak, że już stoją nad przepaścią i że jeśli czegoś nie zmienią, jeszcze chwila, a polecą w otchłań. Nikt za nas, kochani, walczyć nie będzie, a nasz interes jest tylko naszym interesem. My już wiemy, że darmowy ser jest tylko w pułapce na myszy. Niestety sprawdziliśmy to na własnej skórze i teraz, aby przeżyć jako naród, jako państwo polskie, musimy zadbać o siebie. Więc, kochani, w imieniu swoim i całej braci kamradzkiej zapraszam na Marsz Dmowski na Zamek, który odbędzie się 25 czerwca w Warszawie. Zbiórka od godziny 15 pod pomnikiem Romana Dmowskiego. Wyruszamy z marszem o godzinie 18. Pokażmy, że jesteśmy siłą i że z narodem należy się liczyć nie tylko podczas kolejnych wyborów. To są bardzo ważne chwile, a być może najważniejsze od ostatnich 30 lat, ponieważ od dzisiejszych wydarzeń zależy, gdzie będziemy za 10, 50, a być może i 100 lat. Zróbmy coś dla przyszłych pokoleń, aby nasi potomkowie nie uważali nas za pokolenie nikczemne. Kochani, dziś na naszych oczach tworzy się historia i musimy w niej mieć dostojne miejsce, jak na Polaków-patriotów przystało. Widzimy się w sobotę, 25 czerwca. Pozdrawiam myślących.